Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A to oczywiście Children of Morta i cóż, bez zbędnego gadania powracamy do przechodzenia drugiej krainy. Powiem szczerze, od ostatniego spotkania nic się nie zmieniło, więc to pewnie znowu będzie tak samo kiepsko. I powiem wam szczerze, dzisiaj może bym spróbował sobie pierwsze podejście Markiem, co ma najniższy poziom. Zdecydowanie przydałoby się też go trochę porozwijać, bo wiem, że to jest bardzo mocna postać w rękach kogoś, kto go umie obsłużyć. Proszę, piąty poziom w ogóle jak to nie jest rozwinięty? No, ma jedynkę w co, to trzeba będzie, powiem wam szczerze, bardziej jeszcze rozwinąć. Jedynkę w co i dwójkę w bicz. Dobra. Jest zdecydowanie dwójka w barierę, jedynka w to, bo zawsze coś jest przydatne, no i później się zobaczy co jeszcze. A póki co tak. Trzeba ogłuszyć to coś i pobić. Dobra. 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 Jak na razie, o dziwo, poszło nawet dobrze. Chodźcie, wąsze. Dobra. Obrażenia, powiem wam szczerze, widzę, że już ma trochę niższe niż ostatnia nasza postać, czyli chyba to była Linda? No ogólnie wiecie, ta łuczniczka, ale no. Z tego, że obrażenia niższe, skoro ogólnie bije kilku naraz swoimi atakami nawet i no, chyba będzie miał trochę, delikatnie mówiąc, lepszą przeżywalność. Tak delikatnie mówiąc. Tak. Oczywiście musiałem przez tą głupią ścianę dostać obrażenia. Gdyby nie ona, pewnie jeszcze bym długo był bezstratny. Oczywiście, ponownie to samo. Super. Coś mi mówi, że to będzie szybki koniec. Chociaż może niekoniecznie, jeśli będę ostrożny i trochę podchodził do rozgrywki. Czyli wiecie, głównie polegał na tym, żeby ogłuszyć tym całym duchowym biczem, czy co tam jest, wrogów, a potem dopiero z nimi walczył. Chociaż żeby nie było, każdy kolejny poziom znacznie to ułatwi. Bo wiecie, każdy kolejny poziom to będzie większy procent, no, czy następne dwa poziomy to będzie po prostu większy procent. Jak to się nazywa? No 40% chyba zamiast tym, ile tam bym teraz miał, nie miał. Po prostu na tarczce, co zdecydowanie ułatwi trochę życie. Okej, okay, dobra. Muszę być teraz naprawdę ostrożny. Okej, okay, jeszcze jeden poziom będzie dobrze. A póki co tak. Pora wykorzystać niedoskonałość gry przeciwko jej samej. I co to? Przywróci część maksymalnego zdrowia. Jedna razówka, tylko przyjemna, szczerze, ale nie mam po co jeszcze tego używać, tak szczerze powiedziawszy. Oczywiście, musiało mnie trafić. I dosyć, że mam, wiecie, pełny tej kuli zdrowia, to jeszcze, no, szczerze powiedziawszy, no, to tak wracając i trochę się plącząc językowo. Dobra. Nie rozumiem chyba, jak to działa, to ogłuszanie do końca. Ale mniejsza. I w sumie wracając, to tak. Mam właśnie dużo tych kul zdrowia, czy tam miksturek i wolałbym to zachować na bossa. Oczywiście. Oczywiście, że musiałbym znowu dostać te dwa obrażenia. Jakby inaczej. Jeśli bym ich nie dostał, to byłoby jakieś dziwne. Dobra. Na szczęście dostaję mało, więc widzicie, no. Jeszcze jeden poziom będzie jeszcze lepiej, bo ta moja zbroja będzie absorbowała jeszcze większy procent, bo chyba właśnie 40 łącznie. Obecnie ile mamy? Bo nie jestem pewien. 30. To w sumie to będzie tylko 33% podskoczenia w skuteczności, ale ogólnie co? Nawet. Dobra, teraz załączymy to, bo jest dużo wrogów. Trochę pounikamy. Oczywiście otrzymamy obrażenia, bo jakby inaczej. A, przywykłem się chyba do tych trzech uników, które ostatnio miał Kevin.
sumie nie będę ukrywał, pamiętacie jak gram Kevinem w sumie. To była postać, którą najwięcej unikałem. Jeśli chodzi o Lindę, to zawsze się starałem... No właśnie, tak delikatniej. A propos Kevina, mamy w sumie runę, która daje... jakąś tam zdolność Kevina czasami, jeśli... No. Używam ataków. A teraz tak, wąsze. I oczywiście jeden wąż akurat przeskoczył przypadkiem przez to wszystko. Tak, żebym dostał obrażenia i... dobra. Mhm. Nie wiem szczerze, co będzie lepsze. Jeszcze większy zasięg na pewno nam pomoże, ale no... Jeśli mam przetrwać, to jednak preferuję większy procent redukcji obrażeń chyba. Oczywiście następny będzie szałem, po czym prawdopodobnie weźmiemy... jeszcze co 0,6 metra większy zasięg ataków. Bo jednak zasięg ataków też ważna rzecz. Ale jak już powtarzam, nie aż tak bardzo jak przeżywalność. Dobra. I oczywiście jeden wąż zawsze. Zawsze musi zrobić tą swoją szarżę, ja tego nie rozumiem i tyle. Dobra, teraz gin, przepadnij, skrytobójco. A, dobra, mamy wyjście. Ale tym razem nawet jestem w stanie powiedzieć wprost, że nie chcę wychodzić, bo jednak tak. Jak już tu jestem taką postacią, to jednak chciałbym go rozwinąć jak najbardziej, bo wiecie, no... Jak mówiłem, lubię bardzo postać, nie umiem do końca grać, chociaż tak lepiej niż Kevinem. A jeśli go rozwiniemy, to będzie naprawdę, na pewno trochę lepiej. Myślałem, że to znowu będzie sklepik, albo to wiecie, z przedmiotami, ale zapomniałem, że w sumie w tej krainie tego nie ma. Nieznanych mi powodów. I co to? Szansa na to, że wróg wybuchnie po śmierci i zada obrażenia innym pobliskim wrogom. Szczerze wezmę, jeśli mi się skończy runa ta, która wzywa Kevina. Albo będziemy iść na następne piętro, bo jednak wiecie, no. Mieć runę o pełnej użyteczności, w sensie wiecie, świeżą runę na piętrze nowym jest dużo lepsze na pewno niż korzystać nawet z mocnej runy, która lada moment się skończy. W sumie tak jest, jeszcze sobie w sumie uświadomiłem, że jeśli chodzi o to, co będziemy robić za morwę, czyli za pieniądze, to zdecydowanie musimy ulepszyć chociaż trochę trwałość runów. Bo w sumie za mało po prostu daje im zasłużonej przez nie chwały. Po prostu taka jedna runa, jak ta od Kevina, potrafi momentalnie odmienić losy całej bitwy. Więc no. Jeśli dłużej będą trwały, to więcej na jednej runie pociągnę, co oznacza, że będę mógł trochę spokojniej sobie radzić z tym wszystkim. Oczywiście obrażenia już znowu dostaję ze wszystkich stron, od wąszów, nie tylko. Ale no. Pierwszy dostaję tylko, czy tam w sumie aż, nie wiem, czy raczej tylko, czy raczej aż, ale 60%, więc nie jest aż tak źle. Pod tym względem. Druga sprawa jest taka, że w sumie mam jeszcze parę tych kul leczniczych w różnych miejscach. Trzecia, no. Nie będzie łatwo, ale jakoś sobie poradzimy. Bo nie mam zamiaru, wiecie, ginąć tutaj. Jakkolwiek będzie to ciężkie pewnie, żeby nie ginąć, tak ja to zrobię, zobaczycie. Nie zginę. Dobra. I co tu mamy? A takie główne mają szansę zadać obrażenia błyskawic. Chyba to wezmę szczerze na następne piętro. I przy okazji mamy poziom. Jak mówiłem, fajnie byłoby to rozwinąć, ale nie, najpierw muszę po prostu szał zdobyć. W ten sposób mamy... Okej. Okay. Różne właśnie takie runy. Fajne, i co tu mamy? Zadaje większą ilość obrażeń wraz ze wzrostem mocy bariery. Wiecie co, to jest to, co chyba będzie super. Nawet nie odkryłem jeszcze tych zdolności nigdy, pomimo przeżyć, więc jest dobrze. Co tu mamy? Próbuję magiczny kostur, by zgnieść i rzucić do tyłu wrogów. Fajne, a tu? Marka otrzymuje premię do szansy trafienia krytyczne, zależy od liczby zabitych wrogów? Okej. Okay. Powiem wam szczerze, to ostatnie jest ciekawe. Nie wiem, jak miałoby do końca działać, ale... zapowiada się bardzo ciekawie. Ale jednak ja chyba bym najpierw zrobił, wiecie, to, że zadaję więcej obrażeń wraz z rozwojem bariery. I po prostu mieć tak potem pełną barierę. Nauczyć się porządnie unikać. Mogę zdawać może nawet obrażenia. Wow. No, wielkie obrażenia ogólnie mówiąc. Chociaż no,
Jestem tak nieostrożny i pewnie będę tracił barierę non-stop, jak to już zdobędę. Ale okej, mniejsza. Standardowo, dawaj środkowe. Udało się. Dobra, i co my tu mamy? Coś takiego, i gdy Mark aktywuje bezlitoczny bicz, Linda wykonuje kulminację. Czy kumulację, czy co tam było, nie było, dobra. Ogólnie mówiąc, język jest taki, póki co nie korzystać z bicza. Żeby zostawić sobie to na następne piętro. Na ile się tylko to da, chociaż pewnie jeśli takie podejście będę miał, to pewnie tutaj zginę, jak na złość. Chociaż niekoniecznie, nie jest aż tak źle. Chociaż zdrowia już mało mi zostało, nie będę ukrywał. Te wszystkie kule zdrowia chyba tego nawet już nie są w stanie wyleczyć wystarczająco. A dwa użycia, może nawet niekoniecznie dwa, ale nawet jedno użycie tego bicza by tutaj uratowało sprawę. Dobra, jest skrzynka, to taka specjalniejsza. A w środku zadaje obrażenie od ognia po wykonaniu uskoku? Co? I chyba chwilę po skoku zadaje ogniste obrażenia zamiast zwykłych. Albo może oznacza to mniej więcej tyle, co to, że w sumie moje skoki teraz, te uniki, po prostu zadają obrażenia. I co tutaj cokolwiek jest? Nie wydaje mi się. W takim wypadku szybko tylko na mapkę zerknijmy. Dobra, zwiedzimy wszystko. Więc teraz bierzemy zadania, czy te zadania obrażenia od błyskawic. Po drodze zbierzemy jak najwięcej kulek zdrowia, mając nadzieję na to, że oczywiście nie umrzemy. Tylko, że to chyba już jest ostatnie, które mi zostało. Tak. I cóż, mając tyle zdrowia, mam nadzieję, że nie zginę oczywiście. Idziemy na poziom drugi, a potem bossu, który był masakryczny z tego co pamiętam, ale spokojnie jakoś sobie musimy poradzić, więc tak. Powinno jakoś to wyjść. I teraz tak, drzwi, standardowo. I na dzień dobry już wątrze. Oczywiście będę musiał mnie dziabnąć, bo jakby inaczej. Skrzynka, a w środku morwa. Na pewno się przyda tylko. No. Ja jestem zwolennikiem tego, że bardziej niż morwa, to potrzebne są tutaj teraz kule lecznicze i doświadczenie dla postaci. Scraping against the stone of a monument built not from devotion, but blood and sweat. Atop it stood Anairaha, with the lost ruler Bushra waiting. Ciekawa historia. I muszę przyznać, bardzo podoba mi się muzyka, która jest w tej lokacji. Po prostu super jest. O nie. Ja już znam takich jak wy. Was to trzeba ostro. Nie ma, że boli, po prostu na ostro z wami trzeba. A, dobra, czyli jednak moje uniki po prostu podpalają wrogów. Króciutko, ale tak. Dobra. Serio? Serio? Tyle dostałem obrażeń od jednego małego biuta. Dobra. Oj, chyba jestem zbyt nieostrożny. Kolejne dwa gluty, błagam, nie. O, dobra, kula zdrowia. Takie rzeczy, to ja rozumiem, tam byłem przed chwilą, więc w sumie nawet nie wiem, po co wracam. Ale okej, dobra, tutaj co mamy? Nic, oczywiście, że nic, bo co innego mogło być. Dobra, mniejsza z tym. Jestem spokojny. Dam radę. I tak. Dużo wrogów teraz mamy, co jest bardzo niebezpieczne. Ale na szczęście jakoś się udało. Ktoś mówi, że po tym ile już obrażeń od nich dostałem, to prawdopodobnie Mark po tej bitwie będzie miał wyniszczenie znowu. Ale trudno się mówi. Wiecie, najważniejsze jest to, że w sumie tak,
No, w sumie się zgubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. A tak, najważniejsze jest to, że w sumie jakkolwiek sobie daję radę, póki co. Oczywiście gorzej z tym życiem. Ale tak. Mogę iść do bossa, na pewno. Na pewno pójdę w takim stanie. I żeby nie było, to nie chodzi o to, że... koniecznie ekspy zwiedzać czy coś, bo ja widzę, że sytuacja jest nieciekawa. Więc nie będę na siłę, wiecie, no, zwiedzał czy coś, ale bardziej chodzi o to, że tak, no... więcej zdrowia by się przydało, więc... jak tylko zbieram kul wystarczająco dużo, żeby tam pójść. I może przy okazji jakąś runę na atak główny. To zmuszony będę już odejść i się tym zająć. Ale póki co muszę być ostrożny. No. I zbierać koniec. Ja właśnie przy okazji poziom zrobiłem niedawno. Więc mamy to. Większe obrażenia, jeśli mam barierkę. 30% chyba nawet, więc... o, 29, 24, 40 na krytykach. No, jest dobrze. Zdecydowanie jest dobrze. Nie wiem, czy jest, powiem szczerze, jakieś zwiększenie, ale na pewno jest więcej, bo wcześniej byłem po 19, coś, a teraz 20 parę jest minimum, więc te. Zdecydowanie działa. To jest dużo do zwiedzenia, może gdzieś tu pokój skarbów, wiecie, no chciałbym to zwiedzać, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli dostanę obrażenia kilkukrotnie, to już raczej odpuszczę sobie zwiedzanie, nieważne jak bardzo to jest kuszące. Po prostu wiecie, no jednak ważniejsze jest to, żebym pokonał bossa, prawdopodobnie, czy tam nawet miał szansę bardziej z nim, niż to, żebym sobie pozwiedzał. Oczywiście dostałem za dużo razy już obrażenia, więc tak, powinienem raczej się wracać. I pewnie teraz za karę okaże się, że już tu nic nie ma. A ja tylko niepotrzebnie potraciłem zdrowie, tym samym utrudniając sobie starcie z bossem. Ja. Nawet już wszystko to ukazało, udowodniło w ten sposób, chociaż... niewiele brakuje do następnego poziomu, więc może jeszcze jest nadzieja. Okej. Okay. Tego typu bossa jeszcze nie widziałem. Ja w sumie wiem, że to jest bardziej mini boss, czy tam trochę mocniejszy wróg tylko. Ale tak, jeszcze tego typu nie widziałem. Oczywiście i tak mam mniej życia niż miałem. Aha. Aktywowałem strzał. Najgorsze. Gdybym go nie aktywował, wiecie, mógłbym łatwo może pokonać bossa czy coś. Cóż, no w takim wypadku wezmę to. Chcę zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało. Aha. Takie coś po prostu. No dobra. Więc mam wam szczerze mówić, poza tym, że... Jezu, jakie lamie. Musiałem tego użyć, niestety. Czy tego chcę, czy nie musiałem. Czel? Dobrze. A może nawet nie wyjdzie tak źle, jak myślałem, że to wyjdzie ostatecznie. Tylko muszę być ostrożny i fajnie by było, gdybym miał jednak naładowany strzał, ale w głupi sposób go zmarnowałem. Czemu kliknąłem shift za? Dobra, nie wiem. Nie wierzę. Pokój skarbów, super. Ale oczywiście ma coś, czego nie mogę użyć tak za bardzo. I jakiś event. Tormenting their own citizens was not enough. The corrupted turned to crueler entertainment. Oi? Strained music played from another unwilling entertainer, but the melody failed to hide the sound of her sizzling flesh.
Chociaż jakiś event większy będzie, więc może dobrze zrobiłem idąc tutaj. Dobra, pierwsza sprawa, aktywujemy co? Druga, pozbywamy się ich wszystkich. Trzecia, podnosimy pieniądze. Czwarta, uwalniamy. The poor creature would immediately flee from her liberators. A tutaj co jest? Trochę złota i wiązka bomb. A ja mogę mieć dwa przedmioty. Nawet nie wiedziałem, że mogę mieć dwa. Mówiąc szczerze, naprawdę nie byłem tego świadom. Nie wiem, czy mam jakiś przedmiot, który na to pozwoli. Czy w sumie przedmiot. Mam jakieś ulepszenie, które na to pozwala, czy co? A w sumie nawet nie muszę wiedzieć. Ale fajnie, w sumie. Oczywiście dostałem obrażenie. Bo jakby inaczej, w sumie po nic nie dostałem. I znowu. Już naprawdę powinienem iść, zająć się ostatecznie bossem, a nie. Męczyć się z tym wszystkim. Dobra. Jeśli pozbędę się jego, teraz będę musiał tylko tak, wiecie co? Wow. Nie sądziłem, że aż tak dobrze mi pójdzie. Szczerze mówiąc. Chociaż jeszcze wiem, czy mi idzie dobrze. Właściwie powiedziałbym przeciętnie, patrząc na to, jak bardzo jestem już poraniony. A kul zdrowia jak nie było, tak nie ma. W sumie, co jest najgorsze w tym wszystkim. Ja coraz bardziej zmniejszą swoje szanse przeciwko bossowi. I nawet nie wiem po co. Skoro nie będzie tracić kul zdrowia nigdzie. Dobra. Dobra. Nowe ulepszenie. Przynajmniej tyle. Co za ulepszenie przy okazji, jeśli można wiedzieć. Kolekcjonerstwo. Dużo mi to nie mówi, ale okej. Okay. Ogólnie tutaj wiecie, nazwy są dosyć tajemnicze, więc no nie dziwię się, że nic nie mówi. Oczywiście dostałem obrażenia i... Okej, okay. Mi tyle. Przynajmniej tyle. A babcia, coś masz do powiedzenia? Nie. Więc cóż, no mam mało życia i muszę się mierzyć z bossem. Ej, życzcie szczęścia, bo jeśli nie, to... Aha, jeszcze zmarnowałem przedmiot, zły przycisk. No nie jest dobrze, ale i tak trzymajcie kciuki, życzcie szczęścia i tego typu sprawy. A, zapomniałem, że tu jeszcze piesek jest, który też trochę leczy. Dobra. To jeszcze raz spróbujemy. The leader of rats with fingers sharp as daggers and a soul lacking its humanity. Tak, oczywiście. Może. Tak. Nie, powiem szczerze, nie wiem, jak mam nawet z nim wygrać. Za bardzo. Po prostu to jest boss, który wydaje mi się być... aż za trudny. I w sumie nie wiem, jakim cudem on zawsze idealnie się odwraca tam, gdzie ja jestem. Z tym swoim atakiem, ale okej. Okej. Nie, zdecydowanie. Szans nie mam z nim, raczej. Chociaż, jeśli jest tutaj to takie, powiedzmy, gwarancja minimalnego uzdrowienia, to może jeszcze jest szansa. Dobra.
I... Okej, na spokojnie. Najpierw to. Potem tak. Teraz muszę być naprawdę ostrożny. Bo są ty ci cali skrytobójcy, jak ja ich zwykłem nazywać. Dobra. Może jest jeszcze dla mnie nadzieja. Jeśli pozbędę się tych skrytobójców, to w szczególności. O! Z nich kule życia mogą wypadać! Okej. Wiecie co, to będzie ciężkie starcie, ale... Ale może się uda. Nie jestem w stanie powiedzieć, wiecie, co jest czynnikiem, który pozwoli, bądź też nie, żeby to się udało ostatecznie. Ale no... Jeśli wystarczająco ostrożnie będę do tego podchodził, to może naprawdę jeszcze... Wyciężymy, oczywiście nie zrobiłem uniku. Oj, nie zrobiłem uniku, wiecie co? Wow. Zarobiłem 2000, okej, fajnie, ale... Było blisko. Nie wiem, co tu jest bardziej potrzebne jeszcze, ale... Było bardzo blisko, naprawdę. Liczyłem, że może się uda nawet. Just as you are getting ready to leave, someone arrives, and you stay for them forever. Kolejna jakaś scenka. Ciekawe, o co chodzi tym razem. Okej. Jakiś nowy człowiek, czyli pewnie nowa postać. No, znaczy tu ludzie nie pojawiają, jeśli wiecie, nie są nowe postacie. Drew Ben's attention. The same ring that Sheila had always said belonged to her firstborn. This man was their son? Ben could not stop staring into Joey's eyes, the eyes that he had gotten from Sheila. Ach, czyli faktycznie mam chyba nową postać. When Joey informed his father of the many years since his mother's passing, Ben's heart felt cold. Sheila, jeśli Sheila nie żyje, to czym jest ta kobieca sylwetka? Nie mówcie mi, że ostatecznie tam Mary czekł i tam też będzie walczyć. It was not the warmth of the drink, but his son's touch that brought him out of the coldness within. Sheila was dead, but their son was here. Nostalgia of days lost, mixed with dreams of days to come. He felt as if he was there when Joey had been born, when he had grown up and become the man he was now. Ben had already lost his wife, but that was in the past. Okej, czyli faktycznie mam nową postać. Future they had to build now together. Okej. Dobra, wiecie co, chciałem kończyć, bo już mamy 30 minut w sumie, ale... No nie mogę po prostu. To jest pierwsza postać z tych wszystkich, których w ogóle nie znam, ani nic, więc... Powiem szczerze, po prostu naprawdę nie znam i chciałbym zobaczyć, jak się nim gra, jaki jest jego styl, wiecie, wszystko, więc no wybaczcie, jeśli odcinek będzie godzinny, ale nie jestem w stanie inaczej tego zrobić. Ach, jeszcze kolejna scenka? Co, druga scena z nimi już od razu? Ciekawe. Ile, to jest ta niedźwiedzica?
W sumie tak na to wygląda, takie trochę pazur niedźwiedzia jakby. No i tak, mam nowe rzeczy. Najpierw, co to było, to nowe coś? Kolekcjonerstwo. Szansa na wpadnięcie klejnotu wyższa i mistrzostwo boskich reliktów to w sumie... To już chyba było jakiś czas temu, powiem wam szczerze. Zdecydowanie muszę ulepszyć te dwie rzeczy, bo jednak one są podstawą, jeśli chcemy zwyciężać. I na więcej niestety mnie już nie stać, więc szansa na unik, czy zdrowie, albo krytyczne. Dobra, krytyk. A, chwila jeszcze jest, jeszcze jedna scenka. And many carnivals that it used to, a fact that frustrated Linda to no end. Uncle Ben had heard from peddlers and other travelers out of Barahut that its ruler Bushra had left the day-to-day governing of her realm to a thief, the Bergsons, and to find the criminal and teach him some decency. W sumie to już go znamy, ale tak. To może być ciężkie, bo wiecie, idziemy jeszcze raz tutaj. Chyba z postacią na pierwszym poziomie. Joey. Nawet nie wiem jak nim grać, ani nic, więc to będzie spore wyzwanie. Ale nie ma, przebacz, muszę to zobaczyć. Po prostu muszę go sprawdzić, rozumiecie? Pewnie padniemy szybko, ale no. A więc tak, pierwsza sprawa. Dwa uniki, czym bardziej takie niewielkie uskoki. Uderzenia, wielkie zamachy. Młotem. I zobaczymy może w ogóle jeszcze co, jaki zapis. Jeden syn wuja Bena, jego pojawienie się w domu Bergson wywołało niemałe zaskoczenie. Jest silny, bezinteresowny i czuły. Może nie porusza się jak najszybciej, ale jego uderzenie młota ma, ale jedno uderzenie jego młota może rozpocząć całą hordę wrogów. Okej, potem Joey wykonuje uskok z takim impetem, że zdaje obrażenia wrogom, na których ląduje. A, czyli uskoki będą jeszcze zadawać obrażenia, a ty otrzymywanie obrażeń prowokuje Joey'a, czy Joey'a, nie wiem. Zwiększa obrażenie jego następnego ataku głównego. O, fajne. Fajne, naprawdę. Dobra. Ale powiem szczerze, w praktyce zobaczymy go już teraz w sumie. Może to być po prostu całkowicie wiecie, nie w moim stylu. No nie. Okej. Nie da się zaprzeczyć, to było bardzo mocne. O, tylko co teraz? Zacznijmy może od obrażeniowych uników. Tyle, to był błąd. Szczerze, nie bije aż tak dużo, jakbym się spodziewał, że będzie bił. Obrażenia dosyć podobne do reszty. Ale już też sporo swojego straciłem życia. Zatrwają, przez co trzymają oni przez obrażenia i mają zmniejszoną siłę ataku. Okej. Przy okazji kolejny poziom już, strasznie szybko to idzie. Ale coś dziwić, wiecie. Wysoko poziomowa kraina, nisko poziomowy bohater, te sprawy. Ja mam jeden kryształ swoją drogą, no to jest skrzynia na kryształ. Pewnie sporo ryzykuję i... Jakiego... Paschmalu, który walczy przy chwilę u twojego boku? A, czyli chyba... Takie wezwanie tymczasowe towarzysza jakiegoś. Dobra. Oczywiście, cios... Aha, czyli on strasznie wolno te ciosy wprowadza, z tego co widzę. Przynajmniej już powinien wcześniej to zauważyć, ale dobra. Mniejsza z tym. Chodźcie, wrogi! Oczywiście, no tak wolno, że nawet węża nie jestem w stanie trafić. Widzę, że to już jest raczej postać, którą trzeba naprawdę planować każdy pojedynczy atak przez... No nie najwyższe tempo, ale dobra. Kolejny poziom, czy prawda? Chyba tam jeszcze nie mogę nic zrobić jako tako. Ale już za chwilę będę mógł, na szczęście. Szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego zacznę. To takie, wiecie, szarże we wrogów zadające obrażenia. Fajne, tylko ja znaczy uników, wiecie, stosuję. Uniki stosuję, żeby uciec od wrogów, nie żeby ich zranić. Ja chyba, że mam odpowiedni przedmiot, ale no. No i teraz tak, czyli 160, to tutaj 80%, a... Niech będzie to, bo wiecie, w sumie to wielkiej różnicy nie robi. A tak to te uskoki może chociaż coś będą zdawać. Okej. To fajne, a tutaj... W
sumie nie wiem, gdzie oszał, więc tak. I tak, najpierw pewnie wezmę umiejętność, potem dopiero szał, jeśli już, ale no. Ciekawe. W sumie... Szkoda, że nie mają, wiecie, tego ataku jakiegoś większego odrzutu, wtedy to może by zrekompensowało jego ogólnie powolne tempo. A tak to proszę, no. Mogę machać, mogę bić, a biję tyle, co w sumie każda postać, którą grałem ostatnio. Dobra, może Linda trochę mniej bije. Mark w sumie też, ale dosłownie dwa punkty obrażeń czy coś, więc nie wiem, czy jest w ogóle warte rozpamiętywania. A ten macha znacznie wolniej. Ma duże opóźnienie względem tego, kiedy atakuje, kiedy klika, więc uwaga, klikam. No. Żeby nie było, jak powiedziałem klikam, to już było kliknięte. A widzieliście, jak długo musiałem czekać na animację. Nie jest to wada, tylko raczej, wiecie, aspekt postaci, tylko ciężko z czymś takim po prostu wymierzyć dobrze ataki, jeśli się nie zna postaci. Dobra, a tu jest jakaś komnata skarbów, proszę, żeby to było coś... Coś dobrego? Nie, szczerze, to świetne, coś dostałem. Może istnieją lepsze rzeczy, nie przeczę. Ale dla mnie to jest naprawdę super. Ej, tak, teraz jestem w stanie jeszcze zrobić coś takiego. Znowu z wielkim opóźnieniem, ale no okej. Ważne, że mogę. I tak. Powinienem zwiedzać resztę, czy niekoniecznie? A, mapa? No, strasznie mało zwiedziłem, szczerze mówiąc nawet bardzo mało, ale nie. Jakkolwiek może to się wydawać głupie, nie zwiedzam. Chcę po prostu spróbować swoich sił, może naprawdę nim nawet pokonam bossa. To byłoby zaskakujące, załamujące i nierealne, ale tak. I oczywiście, stało się to samo. Na spokojnie, bierzemy... Nawet nie wiem po co, mogłem przynajmniej te wszystkie ołtarzyki czy co tam jest skumulować, wiecie, na bossa. Ale trudno już się mówi. Co mi zdaje obrażenia? Dobra. Jak na razie nie odzyskuję tego zdrowia, a tylko tracę. Okej. Muszę przyznać, w tym miejscu to zdecydowanie radzi sobie znacznie lepiej niż taki Mark czy ktoś z swoimi zamaczystymi uderzeniami młotem. Ja mam jeden, więc czemu nie? Może dostanę akurat to, co by się przydało. Fajne. A tutaj co? Zdecydowanie fajne, chociaż nie aż tak bardzo na bossa. A wiecie, jednak bardziej myślę o bossie niż o samym sobie łażeniu po tej lokacji. Bo lokację jestem w stanie przejść, gorzej właśnie z nim. A to dobra, w sumie zauważyłem, że da się wyczuć, kiedy on zaatakuje. Po prostu ma wolną animację, żeby zamachnąć się po raz pierwszy tym młotem. Czemu co zmarnowałem? Surroundings as if for the first time, but an air of wisdom still lingered around him. They were on the run and in search of one more able-bodied than themselves, for a monstrous and savage creature had begun to dwell near the observatory. Okay. Steam. It was perhaps more powerful than a horse, but it was nowhere near as reliable. The skies, he said. The skies hold the secrets of the gods. Takie niewielkie spotkanie, które nie ma większego celu.
Powiem wam szczerze, trochę szkoda, bo liczyłem na to, że może będziemy mogli im, wiecie, pomóc w ten sposób, nie wiem, dostać jakąś nagrodę czy cokolwiek, czy... No, chociaż jakieś... No, to takie pamiątki, czy jak to się tam nazywa, co do domu, które można dostać czasami. Ale dobra, mniejsza z tym. Bierzemy szał, oczywiście. Może uda się go nawet nabić przed walką z bossem. Jeśli by się udało, to oczywiście super, bo tak. Szał na bossie może pozwoli mu wygrać. I w sumie całe szczęście pamiętam tym razem już. W sumie dzisiaj sobie przypomniałem tak de facto, więc dziwne, żebym nie pamiętał teraz, jak sobie dopiero co przypominałem. O tym, że piesu i tak odnowiłem trochę zdrowie, więc mogę trochę spokojniej grać. Okej, dobra, fajna aura, ale za mała. Okej, ten efekt, nie będę ukrywał, jest super. Na pewno na bossie się przyda, jeśli będę o nim pamiętał. A w sumie raczej nie będę pamiętał, patrząc na to, że tam wtedy miałem, wiecie, nawet co całe... O kurcze! Ach, nie udało się. No miałem tą swoją osłonkę, która może by mi zagwarantowała wygraną, ale nie, zapomniałem jej używać. Że to w sumie co jestem cały ja. Zazwyczaj tak mam w grach, że no... Zapominam używać różnych aspektów mojej postaci czy coś. W szczególności jeśli one są limitowane, trzeba dużo odnowień, zawsze... Nie. Lepiej tego użyć później, jak będzie bardziej potrzebne. Wiecie, takie standardowe, a może się przydać później. Coś jakbym, tak na przykład, jakby to najłatwiej wytłumaczyć, no dajmy na to... Gram w Skyrima, mam alchemię na 100, pełną miksturę sobie na poziom, które nawet po 1000 zdrowia przywracają. Ja mam, powiedzmy, te 1000 zdrowia. Zostało mi 100. Wiem, że zaraz zginę, ale ja nie chcę wbić mikstury, bo się przyda później czy coś. No to coś, wiem, głupi przykład czy coś, ale po prostu jestem z tych, co... Oszczędzają wszystko na później, każde użycie umiejętności, wszystko, po prostu co się tylko da, w sumie co się nie da to też, ale no, rozumiecie o co chodzi. No i niestety poległem. Wbiłem się zbyt dużą grupkę, trudno. Przecież mam tu 1000 coś i może coś się uda jeszcze, poza tym no. W sumie najważniejsze, że wiecie, odcinek się zmieścił w normalnej ramie. Is something Mary often hid, but even the strongest must rest. A, czy jakaś taka scenka z nią związana? Nie wiem, czy to jest zapowiedź pomału tego, że ona też właśnie dołączy do drużyny, bo niedługo będzie poród i w ogóle, czy co? Ale no, ogólnie tak, Joey, coś jeszcze, a i coś jeszcze, jakaś scenka. O, już się dogadujemy ze sobą. But as happens with some young men their age, a friendly rivalry was already taking shape. No fajnie, że się dogadują w sobie. A póki co tak, jeszcze mamy trochę tego, co... nie wiem, co zwiększyć. Najrozsądniej byłoby życie albo obrażenia. Przy czym zrobię obrażenia, skoro zrobiłem tyle i w ogóle. No i cóż, na tym momencie już naprawdę tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny odcinek... W sumie nie wiem, jaki będzie, bo w tej grze to jest oczywiste, że będziemy powtarzać, wiecie, poziom, ale nie wiem, kim będę grał. Czy wezmę znowu Joey'a, czy wezmę kogoś... Ale zdecydowanie, będę musiał się skupić już bardziej na rozgrywce takiej prawidłowej, wiecie, żeby... pokonać bossa i tyle. I w sumie, jak tak myślę, to... On był niedawno, dopiero co prawda pierwsza rozgrywka. Więc często będę go używał, ale raczej następne podejście będzie albo Lucy, albo Johnem. Głównie ze względu na to, że Johnowi już niedużo brakuje do tego poziomu i może to będą jakieś bardzo fajne rzeczy czy coś. No więc tak. Po prostu rozumiecie. Chcę z niego skorzystać, bo tak... No dobra, się trochę plączę. Przynajmniej najłatwiej to wytłumaczyć w ten sposób, że... John jest chyba jedną z prostszych postaci, patrząc na jego działanie. No po prostu zobaczcie tutaj, 11% redukcji obrażeń, tak po prostu tutaj odbijanie obrażeń, po prostu... No dostarczy tego. Następny będzie John, tak, tyle w sumie w temacie, no i... Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie w sumie... Pewnie tak jak do tej pory je wydaje, czyli wiecie... nie jestem w stanie powiedzieć za ile dni, ale tak...
ogólnie rozumiecie, Gothic, potem tak, potem Retropolis, Monster Gothic, Monster Train, Gothic i potem dopiero, ale dobra, już się znowu rozgaduję, no po prostu trzymajcie się. Hej, hej.